Historia, którą dziś Wam opowiem, jest krótka, ale z całą pewnością wpisuje się w koncepcję kanału. Przedstawię Wam, do czego może doprowadzić chorobliwa wręcz niechęć osób, które powinny być dla siebie kimś bliskim. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Anna mieszkała w Bolesławcu przy ulicy Gdańskiej, razem ze swoją rodziną, z mężem Błażejem oraz dwójką dzieci. W 2014 roku kobieta miała 33 lata. Miała jednak problemy na tle psychicznym. Borykała się z zaburzeniami, które utrudniały jej kontakty z członkami swojej rodziny. Z tego powodu niejednokrotnie lądowała w szpitalu psychiatrycznym, w którym to miała uporać się ze swoimi problemami. Zdarzało jej się korzystać też z prywatnych porad lekarzy psychiatrów. Zdarzało się, że Anna bywała agresywna. Jednak jej zachowanie jak dotąd nigdy nie było na tyle niepokojące, by zachodziły obawy, że może kogokolwiek skrzywdzić. Najgorsze relacje kobieta miała ze swoją matką, Elżbietą. Ta miała 62 lata w 2014 roku, w którym to doszło do wydarzeń, o których dziś Wam opowiem. Złe relacje między Anną i Elżbietą sięgają czasów dzieciństwa tej pierwszej. Anna uważała, że matka od zawsze była osobą despotyczną. Wszystkich za wszystko karciła. Zawsze musiała mieć rację. A gdy coś jej nie pasowało w zachowaniu własnych dzieci, to biła je i szarpała. Relacje na linii córka-matka były napięte od zawsze. Matka była wobec córki bardzo krytyczna. Zawsze potrafiła ją zdołować. Nic, co robiła Anna, nie było wystarczająco dobre. Z tego powodu czuła się gorsza i miała niską samoocenę. Elżbieta również borykała się z zaburzeniami psychicznymi, które odcisnęły swoje piętno na wychowaniu dzieci. Anna twierdzi, że jej matka jako nauczycielka znęcała się nad swoimi uczniami, a gdy wracała do domu, to samo robiła z nią i jej rodzeństwem. Elżbieta, zdaniem córki, miała złe relacje z sąsiadami. Z wszystkimi się kłóciła. Jedyne poprawne relacje utrzymywała z synem, który był farmaceutą i załatwiał jej leki. Anna kilkukrotnie podejmowała próby samobójcze. Za każdym razem jednak nieskuteczne. Gdy miała 18 lat, postanowiła skończyć ze sobą, przedawkowując leki. Najwidoczniej jednak nie zażyła ich odpowiednio dużo. Później dwukrotnie próbowała skoczyć z wieżowca. Jednak za każdym razem coś lub ktoś ją powstrzymywał. Raz był to mąż, który uniemożliwił jej wyskoczenie z pędzącego auta. Jak sama mówi, matka i babka uważały, że to kwestia demonów, które ją trapią. Zamiast polecić jej leczenie psychiatryczne, kobiety kierowały ją do egzorcystów. Próbowały też poprzez modlitwę poprawić jej stan. Dla Anny było to irracjonalne zachowanie. Ksiądz powiedział, że jej zachowanie to nie jest przypadek nadający się do egzorcyzmów, ale do leczenia psychiatrycznego. Mąż zaprowadził ją do psychiatry, który miał pomóc kobiecie powrócić do zdrowia psychicznego. Anna miała obsesję na punkcie swoich dzieci. Była przekonana, że matka chce jej odebrać prawo do opieki nad nimi. Ta nierzadko krytykowała córkę za to, w jaki sposób wychowuje dzieci. Raz powiedziała jej, że jeżeli nie podejmie leczenia, to straci prawo do opieki nad dziećmi. Anna potraktowała to jako groźbę. Z tego też powodu znacznie ograniczyła z nią kontakty. Próbowała odseparować swoje dzieci od babci. Tym samym Elżbieta rzadko miała okazję, by się z nimi spotkać. Gdy już udało się doprowadzić do spotkania, niemalże zawsze dochodziło do kłótni między kobietami. Anna zaczęła popadać w paranoję. Wszędzie widziała spisek. Uważała, że ktoś czyha na jej życie. 30 grudnia 2014 roku Elżbieta około godziny 11 zadzwoniła do Błażeja. Poprosiła go, by wpuścił ją do swojego domu, pod którym stała. Wiedziała, że córka jej odmówi, dlatego zwróciła się z prośbą do zięcia. Błażej bez żadnych oporów wpuścił teściową do środka. Kobieta poszła bawić się z jednym z wnuków w jego pokoju.
Mężczyzna około godziny 14 udał się do pracy. Elżbieta nadal została z wnuczkami i swoją córką w domu. Wieczorem Błażej dzwonił do żony, by zapytać się, czy jej matka już skończyła wizytę w ich domu. Dzwonił, ponieważ poprosiła go o to babcia Anny. Kobieta była zaniepokojona tym, że był już wieczór, a Elżbieta nadal nie pojawiła się w domu, mimo iż powinna być tam od kilku godzin. Anna odpowiedziała, że matka wyszła już jakiś czas temu. Po pracy Błażej postanowił na własną rękę poszukać teściowej. Nic jednak nie wskórał. Zaniepokojony brakiem jakiejkolwiek informacji czy kontaktu z Elżbietą, zięć postanowił zgłosić zaginięcie na policję. Następnego dnia, gdy Błażej szedł na zakupy, zauważył zaparkowany samochód teściowej. W tym momencie zdał sobie sprawę, że żona najprawdopodobniej nie powiedziała mu prawdy odnośnie dnia wczorajszego. Wrócił do domu, by porozmawiać z Anną. Wtedy ta przyznała się do czegoś okropnego. Wyznała mężowi, że zabiła własną matkę. Chwilę potem mężczyzna w szafie znalazł zwłoki teściowej. Niezwłocznie powiadomił policję o swoim znalezisku. Anna początkowo sugerowała, że to, co zrobiła, było wynikiem obrony przed agresywną matką. Cała sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli. Takiej wersji wydarzeń przeczą jednak obrażenia, które miała na sobie ofiara. Widać było, że liczba zadanych ran wykluczała samoobronę, a raczej wskazywała na atak w amoku. Co wydarzyło się w mieszkaniu przy ulicy Gdańskiej dnia 30 grudnia 2014 roku? Niedługo po wyjściu Błażeja doszło do kłótni między Anną i Elżbietą. Kobiety rozmawiały w kuchni. Matka robiła córce wyrzuty odnośnie tego, jak ta wychowuje swoje dzieci. Anna bardzo nie lubiła, gdy wytykało jej się złe wychowanie dzieci. Były dla niej najważniejsze, a sugerowanie, że jest złą matką, bardzo ją bolało. Doszło między kobietami do kłótni. Wydawałoby się, że do jednej z wielu, do jakich dochodziło między nimi. Tym razem wszystko wymknęło się spod kontroli. Anna była niczym w amoku. W trakcie wykrzykiwania kolejnych wyzwisk w stronę matki, w pewnym momencie chwyciła nóż kuchenny. Nie wahając się długo, zaczęła zadawać Elżbiecie ciosy. Uderzała na oślep, byle jak najgłębiej wbić ostrze. Kobieta próbowała się bronić, doszło między nimi do szarpaniny. Jednak każdy kolejny cios pozbawiał Elżbietę krwi i sił na obronę. Nie była w stanie wyrwać córce noża z rąk. Gdy widziała, że nie ma wystarczająco sił, by się bronić, postanowiła spróbować uciekać. Kierowała się w stronę salonu. Jednak Anna nie przestawała zadawać ciosów. Nadal uderzała na oślep. Elżbieta ostatkiem sił weszła do salonu. Tam jednak padła na ziemię. Życie uciekało z niej sekunda po sekundzie. Jednak córka postanowiła dokończyć ten i tak już makabryczny spektakl. Odłożyła nóż i z szafki w kuchni zabrała tłuczek do mięsa. Nim zaczęła uderzać umierającą matkę w głowę. Zadała całą serię ciosów w potylicę oraz w twarz. Elżbieta nie mogła tego przeżyć. Łącznie zadanych miała ponad 30 ran. W tym czasie dzieci Anny były cały czas w domu. Musiały słyszeć to, co działo się w kuchni, a potem w salonie. Rzezi, której dokonywała ich matka, towarzyszyły głośne krzyki ich babci. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiały czuć dzieci w tym momencie. Gdy Anna upewniła się, że jej matka nie żyje, postanowiła schować ciało do szafy. Najpierw jednak ubrała zwłoki w kurtkę, która należała do Elżbiety. Potem zabrała się za sprzątanie śladów po tym, co przed chwilą się wydarzyło. Zmyła ślady krwi z podłogi, a także ze ścian.
Umyła narzędzia, którymi dopiero co zakatowała Elżbietę. Sama była cała od krwi. Zdjęła poplamione ubrania, a potem je wyprała. Sama przebrała się w świeże ciuchy. Dywan w salonie zabrudził się na tyle mocno, że nie było możliwości oczyszczenia plam własnoręcznie. Postanowiła zatem wyrzucić go do śmieci. Przed domem stał samochód Elżbiety. Chcąc upozorować, że matka sama stamtąd odjechała, Anna przeparkowała auto w ustronne miejsce, gdzie nie będzie rzucać się w oczy. Nie było to chyba jednak miejsce słabo widoczne, skoro następnego dnia Błażej zauważył auto idąc na zakupy. Anna została skierowana na badania psychiatryczne, w trakcie których lekarze mieli określić, czy w momencie dokonywania zbrodni miała ona zniesioną poczytalność. Psychiatrzy, którzy ją obserwowali, stwierdzili, że kobieta była w pełni świadoma tego, co robi, gdy zabijała własną matkę. Zaobserwowali u niej natomiast zaburzenia osobowości, takie jak zaburzenia nerwicowe i lękowe. Stwierdzono także symulację choroby psychicznej. Z obserwacji wynikało, że Anna wykazywała symptomy wszystkich możliwych objawów występujących w psychiatrii, co jest niemożliwe. Zdaniem obserwujących, kobieta nieudolnie próbowała udawać schizofreniczkę, jednak szereg jej zachowań wykluczał tę chorobę. Wygląda zatem na to, że wcześniejsze diagnozy były nieprawdziwe, więc albo wcześniejsi lekarze dali się zmanipulować Annie, albo biegli sądowi popełnili jakiś błąd w obserwacjach, choć nie mieli oni wątpliwości co do swojej oceny. Sąd uznał opinię psychiatryczną za wiarygodną. Zatem uznał, że Anna P. w momencie popełnienia zbrodni była świadoma swoich czynów. Sąd nie dopatrzył się jednak planowania zabójstwa. Wydarzenia z dnia 30 grudnia 2014 roku miały charakter nagły i były konsekwencją kłótni, do jakiej doszło między matką i córką. Kobieta dotychczas nie była karana, co potraktowane zostało jako okoliczność łagodząca. Członkowie rodziny, w tym babka oskarżonej, a zarazem matka zamordowanej Elżbiety, wnosili o niekaranie Anny, a zlecenie jej leczenia psychiatrycznego. Uważali, że kobieta od lat borykała się z problemami psychicznymi i odpowiednia terapia pozwoli jej wrócić do normalności. Sąd jednak uznał inaczej. Wyrokiem sądu kobieta spędzi w więzieniu 12 lat. Nie udało mi się dotrzeć do wyroku sądu apelacyjnego w tej sprawie. Nie wiem zatem, czy wyrok został podtrzymany, czy zmieniony. To wszystko, co chciałem wam przekazać w tej sprawie. Czy waszym zdaniem Anna działała w afekcie, czy zaplanowała zabójstwo własnej matki? Wierzycie w jej niepoczytalność? Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze odczucia co do samej zbrodni, jak i wyroku. A tymczasem, do usłyszenia wkrótce.